Ile masz w tej chwili lat? 16. A co była powodem, że dostałeś się na ławę oskarżonych? Kradzież, włamanie do mieszkania. Pierwsze twoje przestępstwo w życiu to włamanie do mieszkania. Tak. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sąd Powiatowy dla Nieletnich po rozpoznaniu sprawy przeciwko nieletniemu Andrzejowi oskarżonemu o to, że zabrał w celu przywłaszczenia z mieszkania przy ulicy należącego do obywatela i działając na jego szkodę przedmioty o łącznej wartości, to jest o czyn z artykułu 257 Kodeksu Karnego, orzeka umieszczenie w zakładzie poprawczym. Jak zostałem włamywaczem? Reportaż Alicji Maciejowskiej i Aliny Głowackiej-Mąkoszowej. Po raz pierwszy skazano go 3 lata temu. Miał wtedy 13 lat. Od tej pory wszyscy najbliżej z nim związani ludzie, zeznający w kolejnych rozprawach, wzywani często, zbyt często, do komisariatów milicji w sprawie nowych przestępstw i kolejnych ucieczek z domów poprawczych, zadają sobie pytanie, jak do tego doszło? Babka. Do 7 lat go wychowywałam, a od 7 lat poszedł do rodziców. Niedobrze miał. Niedobrze miał, dlatego że ojciec go nie lubił, go stale bił. Może to nie była dziewczynka. Nauczycielka. Ja byłam jego wychowawczynią. Bardzo często odwiedzałam jego w domu. Więc chłopiec miał bardzo dobre warunki do nauki, miał swój kącik, miał miejsce w ogóle, w którym mógł się uczyć, i stół, i miejsce na książki. Także miał doskonałe warunki do nauki. W domu to był idealnym dzieckiem podobno. Wszystko potrafił zrobić. Matka. Właściwie był dobrym dzieckiem. Dobrym dzieckiem. To, co się stało, to się raptownie stało. W ciągu kilku miesięcy to się stało. A jakie pani przyczyny tego widzi? Wtedy to na pewno mieli dużo wpływ koledzy na niego. No to czy ja mogłam wszystko wiedzieć i widzieć, jak mnie 8-9 godzin handlu pracowałam? Mało się rzeczy dowiadywałam wtedy. Z domu nic w tym czasie nie minęło mi. Dziadek. No, w domu właściwie także samo można powiedzieć. Ojciec zegarek zabrał. Ojcu swojemu ojcu zegarek ukradł? No, ale że odebrał. To ja sam chodziłem nawet z ojcem i z nim na Mariana Buczka, no i odebrał ten zegarek. A czy to jeszcze on wziął, to nie ma komu, bo tam jest suplokatorka pijaczka. Tam stale było pobierane, swetry ginęły. Czy tam ten zegarek zginął, czy nie zginął, czy ten zegarek jest, ja nie wiem. Kiedy to zaistniało, to pierwsze przestępstwo jego. Ja zrobiłam wszystko właśnie, żeby jemu pomóc wtedy. I naprawdę chciałam, żeby było to lepiej. Jeżeli ojciec dowiedział się o jakimś złym postępowaniu, to raczej nie było kary dla tego dziecka, tak mi się wydaje, a karę ponosiła matka. Andrzej zapragnął mieć buty modne z zadartymi noskami, z klamrą i zrobił nawet u mnie w gabinecie matce dziką awanturę za to, że mu nie dała pieniędzy. Powiedział, że ją zabije konkretnie. No więc matka czym prędzej kupiła jemu te buty. Kupiła mu pani buty z nosami? W tym czasie nie kupiłam mu tych butów z nosami. Powiedziałam, jak zasłuży sobie na to, to ja ci kupię. Ja ci kupię buty z nosami. Zresztą on zawsze był dobrze ubrany. Ja uważałam, że właśnie on jest dobrze ubrany. Przecież on obdarty chodzi. Mało na cię spodnie na sobie, czy on jest ubrany chociaż. On jest nagi i bosy, i brudny, i głodny. Nigdy nie chodził głodny. Czy sprawiał wrażenie kiedyś, kiedy przyszedł do szkoły, że był zbity? Tak, bardzo często i właśnie on był bardzo solidnie bity. Ale przez kogo? Widocznie przez ojca, nie wiem. Ojciec jest alkoholikiem. Jak tylko temu dziecku zrobił pierwszą krzywdę, zobaczyłam źle i sinę. Tak silne, że dziecko to przyszło do mnie i pana babciu, jak mogę iść do szkoły. Ja patrzę, on cały czarny, mówię, nie chodziłam. Odstój, smarowałam to dziecko. To tak było 100 000 razy. Proszę pana, kłam jak diabeł, to tam nie ma mowy. I to nieprawda, co mówi babka, że ojciec go bił i katował? Nie, nigdy. Nigdy go nie katował. No może raz tam dostał grzmoty takie festy.
Dwa razy mógł dostać. Nawet matka mówiła, że on jest tak pobity, że ma sińce. To na pewno inwalidom byśmy go z tego nie zrobili. Należało mu się, należało mu się. Bo już metoda się wyczerpała, mówienia i prośby i wszystkie. No i właśnie po tym biciu był inny, lepszy był, lepszy, zrozumiał nas lepiej. Na pozór to był chłopak zdolny. Można było czasami od niego naprawdę mądre wiadomości usłyszeć, ale był uczniem leniwym, no i poza tym wagarował bardzo dużo. Miał bardzo dużo ocen niedostatecznych. A jak zachowywał się w szkole? Kradł z szatni szkolnej płaszcze. Płaszcze dobre, o dużej wartości finansowej. Kradł nauczycielom przybory. Niszczył sprzęt. No i szantażował młodzież brzytwą, dzieci szkolne brzytwą. Kiedyś w dniu, w którym miała być wywiadówka, zachował się bardzo niegrzecznie, rzucił zeszytem czy książką, już doskonale sobie w tej chwili nie przypominam. I powiedziałam, że właśnie jak mama przyjdzie, to ja wszystko to mamie powiem. Wyszedł wtedy na korytarz i powiedział chłopcom, że jak wychowawczyni powie, to on rzuci cegłą z góry na panią. Więc ja nawet zawiadomiłam wtedy milicję. No i oni wzięli go na komisariat i przesłuchiwali go. Niekiedy nawet u mnie w gabinecie rozmawiał ze mną, trzymając w garści brzytwę. Po prostu Andrzej przychodził do gabinetu i mówił w ten sposób. Proszę panią, chcę se z panią pogadać. No ja mówię, Andrzejku, siadaj, no to se pogadamy. Wyjmował brzytwę i tak żeśmy toczyli rozmowę. To były rozmowy na temat jego niedawnych kradzieży. Oczywiście Andrzej mi tłumaczył, że on nie ukradł, a gdyby nawet, to i tak nie ma na to świadków, żeby go ukarać. Wydawało się, że doskonale zna przepisy prawne, może nawet lepiej niż ja. O czym świadczy fakt, że złożyłam skargę do sądu i rzeczywiście otrzymałam odpowiedź, że nie można prowadzić procesu, jako że nie ma na to świadków. No ja osobiście, jeżeli chodzi o mnie, to on mi naprawdę nigdy nie ubliżył. Ja naprawdę nie miałam jakichś tak z nim kłopotów. Jeżeli ja mu coś powiedziałam, zresztą ja starałam się zawsze do swoich uczniów mówić po imieniu, Andrzej, Andrzejku, to on raczej zawsze mnie posłuchał. I ja jakoś do niego dotarłam, ale na innych lekcjach był natomiast okropny. Tak, i to zadecydowało, że pani wystąpiła z wnioskiem o karne przeniesienie go do innej szkoły. Ja w tej chwili sobie nie przypominam dokładnie, w jakich okolicznościach on został przeniesiony. Najczęściej no to ordynarnie jakoś tak odzywał się, nawet niekoniecznie do nauczycieli, ale obojętnie to do kogo było. Na przykład do pracowników administracji, szczególnie właśnie do pana Woźnego. On nie przebierał w słowach, także właśnie z tego był znany. Andrzej tutaj jest bardzo popularny wśród młodocianych przestępców i lubi być dowódcą, lubi być herszczem, lubi brać udział w bójkach. W bójkach, w przestępstwach, we włamaniach i śmiem twierdzić, że bierze, ponieważ każdy powrót Andrzeja z zakładu poprawczego powodował serię poważnych włamań do szkół, do przedszkoli, do sklepów, do domów prywatnych. Oskarżonemu o to, że zabrał w celu przywłaszczenia samochód marki Warszawa z garażu przy ulicy, stanowiący własność obywatela, działając na jego szkodę. Oto, że zabrał w celu przywłaszczenia motocykl marki Junak. Z mieszkania przy ulicy radio tranzystorowe, aparat fotograficzny i kamerę filmową o łącznej wartości 20 tysięcy złotych. To jest oczyn z artykułu 257 kodeksu karnego. Oraz oto, że w dniach dokonał ucieczek z zakładu poprawczego. To jest oczyn z artykułu 150 punkt 1 kodeksu karnego. Orzeka umieszczenie w zakładzie poprawczym. Jaki jest pogląd pani sędzi na sprawę Andrzeja? My szukamy przyczyn. Jaki jest pani pogląd właśnie na sprawę przyczyn? Wywiady kuratorskie w okresie warunkowego zawieszenia wskazują, że nie jest całkiem dobrze, jeśli chodzi o środowisko. Kurator pisze niezbyt pozytywnie i pochlebnie o rodzicach. Ojciec często zagląda do kieliszka. Jeden z kuratorów nawet pisał, że jest bardzo nierówny w swoim postępowaniu. Kiedy jest trzeźwy, dzieci pieści, rozpieszcza. Kiedy jest pijany, tak ich tłucze i bije, że nawet na jednym z chłopców, bodajże młodszym,
połamał pompkę od roweru. Matka natomiast nie panuje nad tą sytuacją. Matka być może chce dobrze, ale na pewno, mimo warunków dobrych materialnie, warunki wychowawcze zupełnie nie sprzyjają wychowaniu tego. Rodzice już jako ostatni ratunek zwracają się stale do sądu o umieszczenie syna do zakładu poprawczego o coraz to surowszym rygorze, gdyż stale im ucieka i sprawia kłopoty. No, najważniejszą przyczyną to jest właśnie to zbyt mała czujność ze strony rodziców, harmonia rodzinna niezbyt sprzyjająca, awantury domowe. Chłopiec się czuł w pewnym momencie niepotrzebny czasami w rodzinie, uciekał ze strachu przed biciem, uciekał ze szkoły, no i w konsekwencji się wykoleił. I gdyby rodzice w porę zajęli się stroną psychiczną dziecka, gdyby rodzice zwrócili się do odpowiedniej poradni, zbadali chłopca, bo do każdego dziecka trzeba podchodzić w sposób inny i odrębny. Inaczej się wychowuje dziecko tak zwane łatwe, inaczej się wychowuje dziecko trudne. I metody wychowawcze są tak różnorodne, ile jest w ogóle dzieci. A oni, rodzice, nie pokusili się o to, żeby zastanowić się, dlaczego właśnie ich syn zaczął być trudnym. I w końcu rzeczywiście stał się trudnym, bardzo trudnym dla szkoły. Szkoła sobie z nim zupełnie nie radziła, on lekceważył polecenia nauczycieli. Ba, nie radzi sobie z nim zakład poprawczy, bo on zmienił już kolejno drugi zakład poprawczy. Chyba, nie wiem, czy ten wypadek rokuje na przyszłość dobrze, ale wydaje mi się, że nie. Po kolejnej ucieczce z zakładu poprawczego Andrzej trafił znów do komisariatu milicji. Tam go odnajdujemy. Jest spokojny, pewny siebie, liczy bowiem na skierowanie do szpitala. A szpital to nowa szansa ucieczki. Co jest powodem, że uciekasz? Po prostu nie chcę tam być. To trudno jest odsiedzieć wyrok. Są tacy, którzy gnębią jeden drugiego. Nie można wytrzymać w zakładzie. Silniejsi gnębią tych młodszych, nie? Przez bicie. Tak, że kiedyś byłem pobity, że miałem wstrząs mózgu. No ale ty tam jesteś przecież już stary mieszkaniec, to ty nie jesteś ten silniejszy? O to chodzi, że ja im raz weszłem za paznokcie i od tej pory czują do mnie pretensje i o byle co. A przecież jak ty uciekasz z zakładu, ze swojej grupy, prawda? To ta grupa ma jakieś przecież kary dyscyplinarne. Są oczywiście, jeżeli się ucieknie na przykład z przepustki albo z grupy, trzeba taki moment wyczekać, że dozwolonej osobie, która ma dyżur w danej dniu, można uciekać. A są takie osoby, że nie wolno po prostu im uciekać. A od czego to zależy? Jedni wychowawcy są jakoś umią żyć z wychowankami zakładu, a drudzy po prostu umilają życie, jak to się nazywa. Właśnie uciekacie tym, którzy umilają życie, tak? Że tak. Mieli więcej kłopotów. A zrobiłeś kiedyś świństwo takiemu przyzwoitemu, który nie umila życie? Raczej tak. To było pierwszy raz, nie wiedząc o tym, że on jest taki w porządku, nie? I uciekłem mu, ale spotkałem kolegę na wolności, nie? I pyta się, komu się zerwałem, jak to się nazywa. I on mówi, że źle zrobiłem, nie? No i poszedłem w ten właśnie raz pierwszy, zgłosiłem się sam. A 5 razy byłeś doprowadzany przez milicję? Tak. Każda ucieczka skłania cię do jakiegoś dokonania przestępstwa, nie? Tak. Podczas nieobecności w zakładzie na terenie Szczecina, ile przestępstw dokonałeś? Kradzieży motorów, 2 motocykli, 1 łamania do samochodu. I oprócz tego dokonałem 2 łamań do mieszkania. W jaki sposób? Każdy ma swój sposób włamywania, nie? Tak, ja już od zawsze włamywałem się, to zawsze tym jednym i tym samym sposobem. Po prostu dorabianie kluczy przez własną robotę. To się szuka takiego wspólnika z kolei, co będzie miał te klucze, się odbije, porzuci nazad te klucze i dorobi. No a jak upatrujesz mieszkanie? To ja przeważnie sam nie upatruję. Są tacy, co powiedzą, gdzie by było warto zrobić, żeby się farciło po prostu, ile pieniędzy jest, już mniej więcej dane podadzą. Wchodzi się do mieszkania we 2, nie? A 1 albo 2 stoją na świecy tak zwanej. Tak. A skąd wiecie, że tam nikogo nie ma? Z kolei któryś puka do drzwi i zmyśla obojętnie jakąś historię, czy tu mieszka taki obojętnie, albo kolega, że tu miał mieszkać. Tak. I co bierzecie z takiego mieszkania? Przeważnie taki towar, co się da łatwo sprzedać,
koszule nylonowe, takie radyjka tranzystorowa, aparaty fotograficzne, no jak są pieniądze, oczywiście pieniądze. A mógłbyś nam wymienić przykład włamania, z którego wyniosłeś największą korzyść materialną? Pierwsze włamanie, to suma wynosiła gdzieś 200 tysięcy. 200 tysięcy. Wiem o towarze mniej więcej zliczonym. Że sprzedaliście to wszystko? Tak. Gdzie? No, oni mieli takich paserów, bo to byli faceci już po 26 lat, z którymi zacząłem właśnie kradzieże. I ile miałeś zysku z tego? Działki miałem 170 dolarów. I co zrobiłeś z tym? Po prostu w ten czas byłem na ucieczce z domu, nie? I żyłem z tego. Czy w domu ci było niedobrze? Raczej za dobrze. To, co chciałem, to miałem, a że za dużo chciałem, to poszłem krasz. Słuchaj, a co za te żyletki, agrafki? Po co ty to połykasz? Bo w końcu mnie chciałbym już usiąść, jak to się nazywa, na tyłku, przestać kraść w ogóle. Ale nie mam szans do zwolnienia i w ten sposób chciałbym protestować. Co ci to daje? Po prostu nic. Teraz też coś tam tkwi w żołądku. Co to jest? Kupa złomu. A co ostatnio połknąłeś? Kotwiczkę i takie różne druty. A jak sobie wyobrażasz w tej chwili swoją przyszłość? Raczej się nad tym nie zastanawiamy. No więc jak do tego doszło? Tylko matka się nim zajmuje, a ojciec jednak nie bardzo. To jest wina babci, bo babcia jego rozpieszcza, pieniądze mu daje. Ja go bardzo kochałam i kocham do dziś, ale co z tego? Matka nie może sobie poradzić z nim. Szkoła sobie z nim zupełnie nie radziła. On tylko cierpi za własnego swojego ojca. Matka zawsze chyba starała się jednak przed ojcem ukrywać te jego postępowanie. Rodzice mało się interesowali tym chłopcem. Babka tam go niesamowicie rozpieszcza. Opiekujcie się, macie swoje dziecko, mówię. To jest wasze dziecko, opiekujcie się. Czy ja go popsułam, czy ja nie chciałam, żeby on był człowiekiem? No przecież formalnie ona musiała nawet mu pakować te kradzione rzeczy. Ojca ja w ogóle nie widziałam nigdy na oczy. Gdyby miał dom rodzicielski i ojca był, i pilnował był, i opiekował się był, to by dziecko nigdy do tego stopnia nie doszło. Rodzice, babka, ojciec. Ojciec. Matka. Środowisko. Matka. Matka. Rodzice. Ojciec. Matka. Ojciec. Matka. Ojciec. Matka. Środowisko. Matka. Matka. Jestem nauczycielką. Być może, że to powoduje, że jest mi po prostu żal dzieci. Andrzeja było mi szczególnie żal. Wydaje mi się, że to jest człowiek już prawie że stracony dla społeczeństwa. Szkoda, po prostu szkoda. Zresztą wielokrotnie mu powtarzałam, że jest mi go po prostu żal i dużo bym zrobiła, żeby jemu pomóc. Jednak coś tkwi w tym chłopcu. Coś dobrego. Pod koniec roku szkolnego Andrzej wiedział o tym, że nie otrzyma promocji, wiedział o tym, że ma ocenę niedostateczną ze sprawowania za liczne przewinienia i powiedział mi, że to się źle skończy. Kiedy dokonywałam zamknięcia roku szkolnego, miał to miejsce na boisku szkolnym, obserwowałam właśnie Andrzeja w towarzystwie chłopców. Zdaje mi się, że nawet bardziej dorosłych, bo nie przypominam sobie tych twarzy ze szkoły tutaj. I czekałam tylko momentu, aż jakiś kamień przeleci, uderzy kogoś, ale skończyło się zupełnie inaczej, zupełnie nieprzewidzianie dla mnie. Otóż wróciłam do gabinetu, Andrzej przyszedł, wręczył mi różę i powiedział w ten sposób: proszę panią, proszę przyjąć ode mnie ten kwiat jako podziękowanie za wszystko, co pani chciała dla mnie zrobić. Wiem, że się nie udało, ale to już nie jest pani wina. Redakcja literacka Rozgłośni Szczecińskiej przedstawiła reportaż Alicji Maciejowskiej i Aliny Głowackiej-Mąkoszowej „Jak zostałem włamywaczem”.